Tytuł kursu: elementy projektowania środków reklamowych. Moduł: formy reklamy, projektowanie. Temat: reklama w przestrzeni publicznej miasta. Hej, nad czym pracujesz? Zastanawiam się nad umieszczeniem billboardu w centrum Warszawy. Pamiętaj, że każde miasto w Polsce posiada konkretne wytyczne, jakimi muszą kierować się firmy marketingowe, gdyż nie istnieją żadne regulacje prawne, które obowiązywałyby na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Już teraz zapoznaj się lepiej ze wskazaniami Warszawskiego Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej. Tak, wiem. Określają one m.in. minimalne odległości od skrzyżowań, wielkości kompozycji, kolorystyki, miejsca, w których na pewno nie można go umieścić. Dokładnie. Właśnie o tym trzeba zawsze pamiętać. Masz jakieś propozycje? Zalecane jest, aby szata graficzna szyldów umieszczonych na budynku była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz pozostająca w funkcjonalnym związku z użytkowaniem jego. To akurat wiem. Bardzo dobrze. Gdybyś jednak miał z czymś wątpliwości, u Jacka na stole leżą ustalenia dotyczące umieszczania reklam wizualnych. Zwróć uwagę na pierwszy załącznik z dnia 14 listopada 2007 roku, numer 961/2007. Szyldy mają być umieszczane w obrębie kondygnacji parteru, na obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zakazuje się umieszczania szyldów semaforowych z wyjątkiem form o historycznych odniesieniach właściwych stylistycznie dla obszaru lub obiektu lub innych zatwierdzonych przez konserwatora zabytków. Z kolei dla ulic o szerokości mniejszej niż 30 metrów przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, wielkość szyldów semaforowych nie przekraczała powierzchni 2,5 metra kwadratowego, a zakończenia tych szyldów nie wystawały poza płaszczyznę ściany więcej niż 80 cm. Szyldy banerowe powinny być umieszczane wyłącznie okazjonalnie i na krótkie okresy czasu. Nie mogą przesłaniać otworów okiennych i wystawowych. Markizy mają być zharmonizowane z całością fasady i zawierać jedynie umieszczone na lambrekinach napisy informacyjne o prowadzonej działalności lub znak firmowy. Po przeczytaniu tych wytycznych widzę, że czeka mnie nie lada wyzwanie. Spokojnie, poradzisz sobie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.